Dziękuję bardzo. Przede wszystkim za tak liczne przybycie. No, mamy piękną pogodę, można było sobie pojechać na plażę, pójść, przejść, spacerować po mieście, a Państwo wybrali spacer i półtora godzinne słuchanie opowieści o swojej dzielnicy, co mnie bardzo cieszy. No właśnie, dzielnicy, Siedlec. I tutaj myślę, malutka taka wstawka, dygresyjka związana z miejscem, w którym rozpoczynamy nasz dzisiejszy spacer. Otóż przygotowując swego rodzaju plan, którędy chciałbym, żebyśmy się dzisiaj poruszali po terenie Siedlec, natrafiłem na wiszący na stronie naszego miasta Gdańska plan granic administracyjnych dzielnic miasta Gdańska. I okazuje się, że my w tej chwili nie znajdujemy się wcale na Siedlcach, nie znajdujemy się nawet w Śródmieściu Gdańska, tylko jesteśmy na Chełmie. Jeżeli wierzyć mapie zamieszczonej na portalu miejskim, no to granica administracyjna Chełmu obejmuje zarówno sam Kościół Chrystusa Króla, który jest za plecami części z Państwa, jak i to miejsce, gdzie my teraz się znajdujemy. To taką małą jakby dygresją na sam początek. Zresztą o tym nazewnictwie, o tych granicach zmieniających się, związanych z naszą dzielnicą, związanych z Siedlcami, ja będę mówił dzisiaj kilkukrotnie. Warto też powiedzieć, będąc tutaj, że to miejsce, zresztą do Siedlec, tak na dobrą sprawę, biorąc pod uwagę historię, no to nigdy nie należało. To były tak zwane nowe ogrody zewnętrzne, nowe ogrody drugie, co odróżniało je od tych nowych ogrodów wewnętrznych, czyli tego terenu obejmującego dzisiejszą ulicę Nowe Ogrody i obejmującego te wszystkie tereny, w których znajdują się te gmachy użyteczności publicznej, czyli sąd, szpital, urząd miejski. To były nowe ogrody wewnętrzne, to zaś nowe ogrody zewnętrzne, które no, dzisiaj w zdecydowanej większości, poza właśnie tym niewielkim takim cypelkiem, o którym wspominałem na początku, zostały włączone w granice administracyjne Siedlec. Wybrałem to miejsce na początek naszego spaceru, aby wspomnieć o pewnej bardzo ważnej, nie tylko dla Siedlec, ale też dla całego Gdańska postaci. Mam tutaj na myśli księdza Franciszka Rogaczewskiego, którego pomnik od kilku lat znajduje się za moimi plecami. Był to kapłan urodzony w 1892 roku na Pomorzu koło Warlubia. On tutaj do Gdańska przybył na początku lat 20, 100 lat temu, i podjął pracę duszpasterską w gdańskich parafiach, w gdańskich kościołach, między innymi we Wrzeszczu, ale też w Śródmieściu, na przykład w kościele świętego Józefa. Od samego początku bardzo żywo zaangażował się w tą działalność, nie tylko duszpasterską, ale też patriotyczną, misyjną, bym powiedział, względem społeczności polskiej na terenie Gdańska. Społeczności, która wówczas stanowiła mniejszość mieszkańców. Tutaj dominowali, jak powszechnie wiadomo, Niemcy, Polacy byli mniejszością. No i ksiądz Rogaczewski był takim nie tylko duszpasterzem, ale też osobą, można powiedzieć, należącą do swego rodzaju no, elity tej społeczności decyzyjnej, przywódczej, tej tutaj grupy mieszkańców, polskich mieszkańców na terenie Gdańska, na terenie całego wolnego miasta Gdańska. On na początku lat 30. dostał misję zorganizowania odrębnej placówki duszpasterskiej, wybudowania odrębnego kościoła, co zresztą w pewnym sensie mu się udało, gdyż w 1932 roku została wybudowana kaplica, czyli dzisiejszy kościół pod wezwaniem Chrystusa Króla w Gdańsku. Powiedziałem kaplica, no bo pierwotnie to miała być w zasadzie tymczasowa placówka duszpasterska, z czasem przekształcona w salę zebrań dla właśnie społeczności polskiej na terenie wolnego miasta Gdańska. Stąd też jej kształt, jej struktura wygląda tak, jak wygląda, i takiego no, zwykłego, powiedzmy, gmachu kościelnego w zasadzie to ten obiekt nie przypomina. Docelowy kościół, polska katedra w wolnym mieście Gdańsku, miała stanąć na tych terenach przynależących do dzisiejszej kaplicy, które to nabyła strona polska. Mam tutaj na myśli te tereny, które no, dzisiaj zajmuje parking, ale też poniżej, które zostały zaadaptowane przez tereny szpitalne. Tam miał powstać polski kościół z prawdziwego zdarzenia,
Ostatecznie ze względów finansowych, ale też z uwagi na wybuch II wojny światowej, planów tych nie udało się zrealizować. Powstały natomiast projekty tego, jak taka katedra mogłaby wyglądać. Tutaj zachęcam do tego, żeby przespacerować się może dziś, może kiedy indziej, na plac przed Muzeum II wojny światowej w Gdańsku, z którą to instytucją zresztą jestem zawodowo związany. Tam znajduje się wystawa czasowa położona przed gmachem muzeum, zatem można ją zwiedzić o każdej porze dnia i nocy. I na tej wystawie czasowej pod tytułem Polacy w wolnym mieście Gdańsku te owe dwa projekty tego, jak ten kościół miał wyglądać, jak ta polska katedra miała wyglądać, się tam znajdują, można je zobaczyć, jakie to były ambitne plany związane właśnie z tym miejscem, z tym kościołem. Należy też pamiętać o tym, że to były czasy, kiedy wiara katolicka nie była tylko ściśle związana z wyznaniem, ale też była swego rodzaju wyznacznikiem narodowości. No bo w Gdańsku 2/3 ludności to byli ewangelicy, 1/3 to byli katolicy i wśród tej 1/3 w zasadzie Polacy stanowili niemały już wówczas odsetek, no a Polacy byli wówczas dość hermetyczną grupą przynależącą do tego kościoła rzymsko-katolickiego. Przeniesiemy się teraz w kolejne miejsce, na skrzyżowanie ulicy Malczewskiego i ulicy Jasnej. Willa położona przy ulicy Jasnej. No człowiek się zbiera bardzo długo czasu czasem, żeby poznać jakąś historię danego miejsca. Mi też to trochę zajęło, żeby wybrać się do Archiwum Państwowego i dowiedzieć co nieco więcej na jej temat. Ta willa ma blisko 100 lat. Ona została wybudowana na początku lat 20. XX wieku. Jej pierwszym właścicielem był niejaki Artur Reuter. Był to prokurent firmy Johanna Busenica, firmy gdańskiej powstałej na początku XIX wieku, zajmującej się przede wszystkim sprzedażą wyrobów żelaznych, wyszynkiem i destylacją alkoholu, ale także sprzedażą węgla. Owa willa została wybudowana, jak już powiedziałem, na początku lat 20. Jej autorem projektu architektonicznego był znany gdański architekt Bruno Bar, który zresztą odpowiadał za wiele projektów architektonicznych, również tutaj na Siedlcach, różnego rodzaju budynków, czy to osiedli socjalnych, czy też innych miejsc użyteczności publicznej. Willa była w posiadaniu zarówno firmy, jak i prokurenta przez raptem kilka lat, gdyż na początku lat 30. XX wieku przeszła w ręce gdańskiego lekarza Kurta Schulemana, właściciela kliniki chorób kobiecych, początkowo ulokowanej przy ulicy Rogaczewskiego. Dzisiaj budynek ten już nie istnieje, a z czasem, od końca lat 30., właściciela kliniki, która została wybudowana od podstaw, a która to znajduje się na skrzyżowaniu dzisiejszej ulicy Powstańców Warszawskich i Kartuskiej. Mam tutaj na myśli gmach dawnego szpitala kolejowego, który to właśnie swoją historię ma, jej początek sięga końca lat 30. i postaci Kurta Schulemana. Nowy właściciel w sposób taki bardzo ambitny zabrał się za urządzanie teraz już swojej willi, doprowadził do jej rozbudowy, między innymi poszerzył ją o nowy garaż, który został dobudowany. W ten oto sposób willa przez najbliższe lata służyła jemu i jego rodzinie, aż do najprawdopodobniej właśnie 1945 roku, kiedy to przeszła w zupełnie nowe ręce, już w nowej rzeczywistości, w mieście już nie należącym do większości niemieckiej, ale to do polskich mieszkańców. Jednakże ta tradycja związana z dawnymi mieszkańcami na swój sposób powinna była przetrwać, a niestety tak się nie stało. I teraz powrócę do tego, o czym powiedziałem na samym początku, czyli do kwestii związanej z nazewnictwem, no bo jesteśmy na ulicy Jasnej. Skąd taka nazwa? Tutaj dawniej mieściła się ulica Szladachlewek, czyli ulica Tarninowa, ulica Śliw, co wiązało się z tym terenem, z nazwą tego terenu, tego obszaru, który właśnie był nazywany swego rodzaju Doliną Śliw. Ulica Wesoła, znajdująca się równolegle ulicy Jasnej, z kolei nazywana była Szkotenweg, czyli ulicą Szkocką, co miało związek z jej szkockimi mieszkańcami w dawnych wiekach, zanim jeszcze te tereny zostały silnie
zabudowane. To osiedle, które tutaj się znajduje przede mną, a za plecami części z Państwa, zostało także wybudowane na przełomie lat 20. i 30. przez jedną z gdańskich spółdzielni mieszkaniowych. Osiedle socjalne. Powstało wówczas około 118 mieszkań służących po dziś dzień. Zresztą historia samych Siedlec i nazwy tej dzielnicy jest dosyć interesująca. Nad tym też myślę warto by się zastanowić i na chwilkę zatrzymać. Dzisiejsze Siedlce wzięły swoją nazwę od niemieckiej nazwy Siedlitz, która to jeszcze kilkadziesiąt lat temu, w czasach wolnego miasta Gdańska, była przez tutejszych Polaków, przez Kaszubów, nazywana Szydlice, względnie Siedlice. Zaraz po II wojnie światowej, kiedy ta administracja polska na obszarze Gdańska dopiero co gruntowała swoją obecność, dzisiejsze Siedlce nazywane były Siedlicami. I tak było do 1949 roku, kiedy to Ministerstwo Administracji Publicznej zmieniło nazwy miejscowe w wielu miejscowościach, w tym także Gdańsku, zamieniając Siedlice na dzisiejsze Siedlce. Gdańska prasa przez kilka najbliższych lat kilkukrotnie upominała czytelników, aby stosowali obowiązującą urzędowo nazwę Siedlce, nie zaś Siedlice, wskazując na liczne błędy wynikające zarówno z przyzwyczajenia, jak i z tego, że same instytucje, gdańskie instytucje nie do końca były skłonne zaakceptować zmianę dzielnicy, nazwy dzielnicy. Na przykład wytykano, że tramwaje jeżdżące do Emaus, jeżdżące na Siedlce w dalszym ciągu mają na swoich tablicach napisane Siedlice, nie zaś Siedlce. Przeniesiemy się kawałeczek dalej w stronę ulicy Malczewskiego, gdzie zatrzymamy się w paru punktach jeszcze. O florze i faunie nie będę opowiadał, także to tutaj proszę się nie martwić. Natomiast dlaczego to miejsce? Za moimi plecami znajduje się wiadukt drogowy, który to łączy w sobie centrum Gdańska z dzielnicą Chełm. Wiadukt dość nietypowy, gdyż posiada swego rodzaju wcięcie, którym to miała biec linia tramwajowa, stanowiąca łącznik pomiędzy Siedlcami a śródmieściem Gdańska z pominięciem ścisłego centrum tego Gdańska. Kiedy budowano ową drogę, dzisiejszą ulicę Armii Krajowej na Chełm, planowano właśnie zrobić swego rodzaju stawkę tramwajową łączącą dzisiejszy wiadukt SKM Gdańsk-Śródmieście z Siedlcami, tak aby tramwaje jeżdżące z Siedlec miały możliwość nawrotki, czy to w sytuacji jakiejś awarii, przebudowy, czy czegokolwiek, mniej więcej już na wysokości Śródmieścia Gdańska, a nie zaś na przeróbce, czy to na pętli kliniczna, tak jak to ma miejsce w dalszym ciągu. Planów tych nie udało się zrealizować. Żadna linia tramwajowa biegnąca od ulicy Kartuskiej, wpinająca się właśnie w wiadukt łączący Śródmieście z Chełmem, nie powstała. Co jakiś czas słyszę, że wracają pomysły, aby to w końcu zrealizować, no ale do tej pory te plany nie wyszły, poza gdzieś tam jakieś gdybanie, że co by było, a może wybudujmy, a może nie. Sama linia na Chełm zresztą powstała po wielu latach, nie zaś pierwotnie, kiedy ona miała powstać, czyli w latach 80., tylko dopiero raptem kilkanaście lat temu. Ulica Malczewskiego, ona sama w sobie jest dość interesująca. Część z Państwa stoi na historycznym stuletnim bruku, który został ułożony jakby tak jak kładziono wówczas nawierzchnię danych ulic i Malczewskiego wyróżnia się w stosunku do pozostałych ulic Siedlec tym, że ten historyczny bruk w ogromnej mierze został na niej zachowany. Zresztą ulica Malczewskiego stanowi jedną z trzech głównych osi komunikacyjnych całych Siedlec, obok ulicy Kartuskiej i obok ulicy Zakopiańskiej. Ten układ przestrzenny tych trzech ulic biegnących równolegle znany jest przynajmniej od czasów nowożytnych, czyli liczy sobie już kilkaset ładnych lat. To też kiedy po II wojnie światowej Siedlce zostały zrujnowane, Siedlce praktycznie były w zdecydowanej większości zburzone. Gdańscy planiści, przygotowując się do odbudowy, a w zasadzie budowy na nowo tej części Gdańska, brali pod uwagę kilka wariantów.
Część z tych wariantów zakładała, że dojdzie do całkowitego przemodelowania układu przestrzennego Siedlec, czyli że zostanie zachowana tylko i wyłącznie ulica Kartuska, zaś te pozostałe, pomniejsze uliczki zostaną w zasadzie zniwelowane, zniszczone, tak, że ślad po nich nie zostanie. I ostatecznie z uwagi na właśnie ten historyczny charakter, ale też pewną logikę, gdyż Siedlce są przecież podłużną dzielnicą, znajdującą się w dolinie Potoku Siedleckiego, o którym też będę mówił później, zdecydowano się zachować istniejące ciągi komunikacyjne, w tym właśnie ulicę Malczewskiego z jej historycznym brukiem, który osobiście uważam, że warto na pewno zachować w historycznym kształcie, pomimo tego, że coraz więcej samochodów tą uliczką jeździ. No ale przecież mamy w Gdańsku teraz takie zwyczaje, że historyczną nawierzchnię się odtwarza, czego jesteśmy świadkiem między innymi w Śródmieściu. Zatem dlaczego nie zachować by tej historycznej nawierzchni tutaj na terenie Siedlec. Za moimi plecami znajduje się także posiadłość sióstr Pallotynek. O tym chciałbym powiedzieć tylko w kilku słowach. Tutaj wiąże się z tym miejscem dosyć ciekawa historia. Mianowicie w 1945 roku niemiecki mieszkaniec, którego dom znajduje się obecnie na tyłach tejże posiadłości, tejże nieruchomości, przyszedł do pobliskiego kościoła Chrystusa Króla z informacją, że on chciałby swoją posiadłość, skoro i tak czy siak był zmuszony przecież wyjechać z Gdańska, przekazać właśnie kościołowi. W ten oto sposób tutaj znalazły się siostry Pallotynki. Dlaczego Pallotynki? No bo w trakcie II wojny światowej, kiedy to polscy księża zostali przez Niemców aresztowani i wiezieni do obozu Szczutchow, w budynku kościoła Chrystusa Króla właśnie zadomowili się z kolei niemieccy Pallotyni. To też tutaj z czasem pojawiły się Pallotynki. Przejdziemy kawałeczek dalej. Nie wiem, na ile byli Państwo świadomi, ale przeszliście Państwo w to miejsce ulicą Sowią, gdyż ta króciutka uliczka ma swoją własną nazwę, jest to ulica Sowia, a przed II wojną światową to była ulica Drachtgang, czyli ulica druciana, telegraficzna, tak by to można było w uproszczeniu przetłumaczyć. To, co widzimy dookoła, z jednej strony jest krajobraz, który powstał tutaj w latach 20., w latach 30. XX wieku, ale tylko w połowie, no bo z drugiej strony mamy tutaj też zabudowę, budownictwo, które powstało w tym miejscu już po II wojnie światowej. Łatwo można odróżnić, co było przed, a co było po owej hekatombie lat 39-45, jakby patrząc na to, po której stronie ulicy jesteśmy. Za moimi plecami znajduje się zabudowa w zdecydowanej większości pochodząca właśnie z okresu przedwojennego. Rozmaite spółdzielnie mieszkaniowe, niemieckie spółdzielnie mieszkaniowe budowały osiedla na niezabudowanych bądź słabo zabudowanych parcelach ówczesnych Siedlec, czego pozostałością są właśnie owe kamienice, które znajdują się za moimi plecami. Rzecz jasna przebudowane, rozbudowane po II wojnie światowej, no bo przez Siedlce przewinął się front, który zniszczył tą dzielnicę no, w niemałym procencie. Natomiast po tej stronie większość, nie wszystko, ale większość, no to są budynki już powojenne, wybudowane w trakcie stworzenia osiedla mieszkaniowego tutaj na Siedlcach. W jednym z tych domów, bodajże to był ten budynek, mieszkał także swego czasu niejaki Jurek Owsiak. To tak w ramach ciekawostki. Co nieco o samej linii tramwajowej, gdyż myślę, że to jest też ciekawa historia. Linii tramwajowej łączącej pierwotnie Śródmieście Gdańska z Emaus, z miejscem, gdzie znajduje się kościół pod wezwaniem świętego Franciszka z Asyżu. Linia tramwajowa powstała w 1886 roku. No i początkowo była to linia tramwaju konnego. Dopiero po 10 latach, w 1896 roku, linia została zelektryfikowana. Zresztą jako jedna z pierwszych w Gdańsku, równolegle z linią na Orunie, dzisiaj już nieistniejącą. Co ciekawe, do 1914 roku linie tramwajowe w Gdańsku nie posiadały numerów. One były oznakowane w zupełnie inny sposób, posiadały plakietki o różnorakich kolorach. I linia prowadząca Śródmieścia na Siedlec miała taką plakietkę w kolorze białym.
a na przykład linie jeżdżące bezpośrednio po Śródmieściu, gdzie niegdyś ta sieć tych połączeń tramwajowych była o wiele bardziej rozwinięta niż dzisiaj, dzisiaj praktycznie jest żadna, no to te linie w ścisłym centrum były bezkolorowe, a ta na Śródce miała kolor biały. Dopiero w 1914 roku, co łączyło się między innymi z rozbudową sieci tramwajowej w Gdańsku, linia tramwajowa na Siedlce zyskała swój własny numer. Była to wówczas linia numer 7. Po kilkudziesięciu latach, mniej więcej wraz z wybuchem II wojny światowej, Niemcy zaplanowali likwidację linii tramwajowej na Siedlce. Planowali zastąpić ją siecią trolejbusową, z czego ostatecznie zrezygnowano. No i tramwaj na Siedlce jeździ po dziś dzień, a także już dalej, bo w stronę Moreny. Przejdziemy kawałeczek dalej, w miejsce, które lubię nazywać swoistym centrum polskości na Siedlcach. Znajdujemy się teraz przy niewielkim zieleńcu, niewielkim skwerze, będącym pozostałością dawnej restauracji ogrodowej, funkcjonującej tutaj do 1945 roku. Restauracji prowadzonej przez Polkę Marię Drążkowską pod nazwą Café Friedrichshain. Było to miejsce bardzo silnie związane z polskością w przedwojennym Gdańsku. Tutaj odbywały się rozmaite bale, uroczystości patriotyczne. Tutaj działała polska świetlica, w której to młodzież i nie tylko mogła spotykać się, żeby spędzać miło wspólnie czas w swoim polskim gronie. Było to miejsce, w którym, jak już powiedziałem, odbywały się rozmaite uroczystości, także o charakterze, bym powiedział, urzędowym. Między innymi w 1937 roku odbyła się tutaj swego rodzaju uroczysta gala poświęcenia sztandaru Polskiego Zrzeszenia Pracy, czyli jednej z takich głównych organizacji polonijnych w wolnym mieście Gdańsku. To taki przytyk do tego, o czym powiedziałem na samym początku, że to było swego rodzaju dla mnie centrum polskości na Siedlcach. No bo z jednej strony była ta restauracja Café Friedrichshain, niestety zniszczona w 1945 roku uderzeniem bomby. Natomiast tuż obok, mniej więcej w miejscu, gdzie teraz Państwo się znajdują, jeszcze kilkanaście, może kilkadziesiąt lat temu znajdował się niewielki baraczek wybudowany w latach 20. Polska Ochronka, czyli przedszkole, w którym to ta najmłodsza część polskiej społeczności na Siedlcach po prostu spędzała czas w swoim gronie, kiedy rodzice pracowali, zajmowali się utrzymaniem rodziny. Tego rodzaju placówki, ochronki były prowadzone przez katolickie zakonnice, bodajże to były dominikanki. No i na Siedlcach owa ochronka, owo przedszkole znajdowało się właśnie w tym miejscu. Po drugiej stronie ulicy Kartuskiej, mniej więcej tam, gdzie dzisiaj znajduje się Rada Dzielnicy Siedlce, gdzie ma swoją siedzibę i gdzie we wtorki, tak? We wtorki odbywają się... O godzinie 18 są dyżury i mogą Państwo przyjść z każdą sprawą. Mniej więcej w tym miejscu do przełomu lat 20-30, czyli do momentu, kiedy powstało osiedle znajdujące się za Państwa plecami, funkcjonowała niemiecka restauracja Café Burgergarten, prowadzona przez Kurta Szczepuna, który był socjaldemokratą i którego władze niemieckie nie za bardzo lubiły, właśnie za to, że był tym socjaldemokratą, ale też za to, że w swoim lokalu bardzo często gościł Polaków, także jeszcze przed wybuchem I wojny światowej, kiedy to Polacy w Gdańsku mieli bardzo ciężko, gdyż nie istniało wolne miasto Gdańsk, nie mieli w zasadzie żadnych praw politycznych czy to społecznych i musieli oni w zasadzie skakać z kąta skąd, by móc spotkać się w swoim gronie, zorganizować jakąś uroczystość, czy też przeprowadzić ćwiczenia swoich zespołów sportowych, między innymi Sokoła. I ów Kurt Szczepun udostępniał zabudowania swojej restauracji ogrodowej, tejże społeczności polskiej, jeszcze przed wybuchem I wojny światowej. Istnieją relacje spisane między innymi
w pewnej publikacji w kręgu Polonii Gdańskiej, do której zachęcam, opisujące, jak owa zażyłość tego Kurta Sztepuna ze społecznością polską wyglądała. On miał witać ich, Polaków, między innymi stwierdzeniem Mein Liebe Polen, czyli moi drodzy Polacy. Widać, zdarzali się także i tacy życzliwi w stosunku do społeczności polskiej Niemcy. To wszystko, o czym ja mówię, zarówno w tym miejscu, jak i w wielu innych miejscach, ma swoje przełożenie także między innymi na tablicach historycznych, które powstają w wielu częściach dzielnicy Sierce. No i zachęcam Państwa także do tego, aby się zatrzymywać przy tych tablicach, aby przeczytać, co tam jest napisane, no bo one stanowią swego rodzaju uzupełnienie historii danego miejsca. Sierce niestety wielu tych zabytków takich historycznych, monumentalnych nie posiadają. No i to, o czym ja w dużej mierze mówię, co jest przedstawione także na tych tablicach, dotyczy budynków czy miejsc, czy historii, które niestety już po prostu nie istnieją. O ile ulica Sowia, o której wspominałem Państwu przed chwilą, zachowała się i posiada swoją osobną nazwę, tak uliczka, która znajdowała się w tym miejscu, już nie. Tutaj znajdowała się ulica Sterngang, czyli tak zwane gwieździste przejście. No i ono się nie zachowało. Jeszcze jedna ciekawostka, zapomniałem o tym wspomnieć w poprzednim naszym punkcie. Ulica Ciasna, która znajduje się mniej więcej na wysokości ulicy Tarasów, przed wojną nazywała się Breitgang, czyli Szeroki Zaułek. No, dzisiaj to jest ulica Ciasna. Taki chichot losu. Dlaczego zatrzymujemy się w tym miejscu, skoro tutaj w zasadzie no, poza budynkami mieszkalnymi nic nie ma? Nie zawsze tak było. W tym miejscu jeszcze po II wojnie światowej znajdowała się kaplica przynależąca do kościoła świętego Franciszka. Jej początek sięga lat 20. XX wieku, kiedy to zostały sprowadzone tutaj siostry karmelitanki, przejęły zabudowania jednej z wielu siedleckich restauracji, restauracji Rosengarten, urządziły tutaj kaplicę, urządziły tutaj kuchnię ludową, urządziły tutaj świetlicę i swego rodzaju przytułek, który sprawnie funkcjonował w zasadzie aż do końca II wojny światowej. Z różnych relacji możemy dowiedzieć się, że po zakończeniu II wojny światowej, kiedy to Sierce zostały zrujnowane, w tym także zrujnowany został kościół świętego Franciszka, to właśnie tutaj społeczność katolicka pierwotnie na samym początku miała możliwość pełnienia swojego kultu religijnego w tym miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się zabudowa z lat 50. czy 60. XX wieku. Natomiast po drugiej stronie ulicy Kartuskiej, tam gdzie dzisiaj znajduje się kilka drzewek i niewielki parking, tam mieścił się sierociniec prowadzony z kolei przez misję ewangelicką, no bo tak jak wspomniałem Państwu na początku, w Gdańsku przed II wojną światową było mniej więcej 2/3 ewangelików, 1/3 katolików, no i na Siercach było podobnie, ta społeczność ewangelicka była stosunkowo duża i dobrze zorganizowana. No i po drugiej stronie ulicy mieścił się swego rodzaju przytułek, sierociniec, tak zwany Dom Luizy, który to prowadziła owa wspomniana przeze mnie misja ewangelicka. Było tam miejsce dla kilkudziesięcioro dzieci, które to były tam po prostu na zasadzie podobnej jak nasze dzisiaj przytułki czy sierocińce. Przejdziemy teraz w miejsce, które z kolei było swego rodzaju dawniej centrum Siedlec. Już nie polskości Siedlec, ale ogólnie Siedlec. Tak jak Państwu wspominałem, na Siedlcach niewiele zachowało się gmachów, no, takich z prawdziwego zdarzenia, monumentalnych budynków użyteczności publicznej. Przede mną znajduje się jeden z wyjątków, czyli zachowany budynek dawnej szkoły powszechnej, wybudowany na początku XX wieku. Tutaj mieściła się szkoła powszechna dla chłopców, dla dziewcząt. W tych zabudowaniach, nie tylko tego gmachu, ale i okolicznych budyneczkach mieściła się także między innymi Polska Szkoła Senacka dla ludności polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku. Mieściła się także łaźnia. Było to centrum zarówno edukacyjne, ale też centrum ogólnie, bym powiedział, całych Siedlec w tamtym czasie. No bo kawałeczek dalej, o tym będę mówił jeszcze szerzej za chwilkę, znajdował się chociażby również okazały neogotycki gmach kościoła ewangelickiego, kościoła Zbawiciela.
W miejscu tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, znajdowała się także jedyna na Siedlcach apteka, tak zwana apteka pod Koroną. Miejsce to wyglądało wówczas zupełnie inaczej. Ulica Kartuska, dzisiaj biegnąca w zasadzie w linii ciągłej, mniej więcej tutaj, gdzie teraz się znajdujemy, wykonywała gwałtowny skręt w prawo, a następnie w lewo, co wiązało się, tak jak już można przyjąć zapewne w zasadzie, z Potokiem Siedleckim, który tutaj najprawdopodobniej w dawnych czasach posiadał dosyć spore rozlewisko, często wylewał, teren był dosyć podmokły, zatem aby ominąć owe rozlewisko, ulica Kartuska w tym miejscu przybierała taką, a nie inną formę. Miejsce to z racji tego właśnie, że wykonywało tak gwałtowny skręt najpierw w jedną, potem w drugą stronę, było do 1945 roku nazywane Krzywym Łokciem, z niemiecka Krummen Ellenbogen. Zresztą nazwa wzięta też poniekąd od niemieckiej restauracji, która znajdowała się w tym miejscu. No i dopiero bodajże w latach 60. Ulica Kartuska się wyprostowała, chociaż pojedyncze ślady tego, jak dawniej biegła, pomijając samą ulicę Starą Kartuską, która się zachowała z zabudową w dużej mierze pochodzącą z naprawdę dawna, czyli jeszcze z końca XIX wieku, co dla Siedlec jest swego rodzaju też ewenementem. Można znaleźć, ja kiedyś się dopatrzyłem fragmentu szyny tramwajowej, znajdujący się u wylotu owej Starej Kartuskiej. Natomiast gmach szkoły, która się znajduje przeze mną, od której tutaj zacząłem opowieść w tym miejscu, tak jak wspomniałem, szkoła wybudowana na początku XX wieku w 1902 roku. Po II wojnie światowej mieścił się w niej gmach, proszę mnie poprawić, jeżeli się pomylę, z szkoły podstawowej nr 12. A dopiero od 1971 roku mieści się tutaj 8 liceum ogólnokształcące. Przeniesiemy się teraz na swego rodzaju peryferię Siedlec. Od którego pan powiedział roku liceum? 71. Przeniesiemy się na swego rodzaju teraz peryferię Siedlec, gdzie powiem słów kilka o czymś, co jest zagadką. Drodzy Państwo, ja proponuję, że najpierw ja powiem, potem każdy podejdzie, kto jeszcze nie widział, nie wie, nie zna i sobie zobaczy, gdyż tutaj miejsca za dużo nie ma. Dlaczego tutaj się zatrzymaliśmy? Ano dlatego, że tutaj znajduje się pewien kamyczek, na którym wyryta jest data 1824 i na którym wyryto również trójząb. I nie wiem, dlaczego to zrobiono i dlaczego on tutaj się znajduje. Dlaczego taka data? Domysłów jest kilka. Na przykład, że ma to związek z ówczesną granicą miasta Gdańska, która mniej więcej w tym rejonie przebiegała. Gdańsk kończył się tam, gdzie kończy się ulica Kłopot, ulica Pobiedzisko. To już były tereny należące do majątku Altdorf, Stara Wieś, który administracyjnie do Gdańska wówczas w XIX wieku nie należał, nie przyleżał. Natomiast dlaczego 1824, skoro całe Siedlce do Gdańska przyłączono w 1814, tego nie wiem. Ten trójząb również jest dosyć zagadkowy. Co on może oznaczać, z czym może się łączyć? Tutaj także więcej jest po prostu niewiadomych niż wiadomych. Jednakże jako taka ciekawostka, chyba jedyna tego charakteru na całych Siedlcach, cały czas się tutaj znajduje. No i kto wie, może kiedyś ktoś rozszyfruje, co tak naprawdę ta data, ten trójząb, ten kamień w tym miejscu oznacza. Szliście Państwo ulicą Pobiedzisko, ulicą, która dawniej nazywała się tak zwany Nowy Kłopot, w odróżnieniu do Starego Kłopotu, czyli dzisiejszej ulicy Kłopot. Tego typu nazewnictwo wiązało się ze swego rodzaju anegdotką, jakoby okoliczni mieszkańcy cały czas czuli się zakłopotani tym, że ich domostwa, ich mieszkania zostaną w pewnym momencie zalane błotem, zalane hałdą ziemi z okolicznych wzgórz, które to przy obfitszych deszczach po prostu zamieniały się w swego rodzaju rwące potoki, rwące rzeki. W odróżnieniu do tych dwóch kłopotów, nowego i starego, na starych mapach topograficznych, odnaleźć można jeszcze jedną nazwę związaną z kłopotem, mianowicie bez kłopotu, bez zmartwień. Były to ogródki działkowe, które to znajdowały się również równolegle do ulicy dzisiejszej Pobiedzisko, nieco bardziej na prawo. Dzisiaj widzę, że zabudowują się zupełnie nowym osiedlem. Zatem, trzy minutki.
Kto chce, niech podejdzie i ruszamy w dalszą podróż. Drodzy Państwo, jesteśmy przy ulicy Kościelnej, mimo że żadnego kościoła tutaj nie ma, ale nie zawsze tak było, tak? W tym miejscu, za moimi plecami, znajdował się wspomniany już przeze mnie dzisiaj kościół ewangelicki Highland Kirche, kościół Zbawiciela. Wybudowany, jak wiele tego typu gmachów na Siedlcach, na początku XX wieku, w 1901 roku. Był to kościół ewangelicki, który to funkcjonował do 1945 roku. Po II wojnie światowej była to ruina, która została rozebrana w drugiej połowie lat 50. Niestety nie chciano jakby pozostawić, rewitalizować, odbudowywać tego miejsca, tego kościoła w żadnej formie. Zatem poza nazwą ulicy, ulicy Kościelnej, tutaj żadnej pamiątki po nim nie ma. A był to okazały budynek, okazała świątynia, wybudowana w stylu neogotyckim, swoją strukturą nawiązująca do elementów, powiedziałbym, gdańskich, na przykład bryła, struktura wieży kościelnej nawiązywała do wieży więziennej na Targu Węglowym przy ulicy Ujścia, przy ulicy Długiej. Kościół był całkowicie wykonany z cegły, tylko i wyłącznie przyziemia były wykonane z kamienia. Była to stosunkowo okazała świątynia, ona mogła pomieścić około 700 wiernych, co nie dziwi z uwagi, tak jak wspominam już nie po raz pierwszy, na fakt, iż tych ewangelików w Gdańsku było więcej niż katolików. Dzisiaj ten teren, co prawda, no, nie pełni już żadnych funkcji sakralnych, aczkolwiek z religią jako tako związany jest, gdyż w pobliskim budyneczku mieści się jedno ze zgromadzeń sióstr, a historia tego budynku również jest dosyć w moim odczuciu interesująca, no bo tutaj na samym początku XX wieku znajdował się przytułek, swego rodzaju też sierociniec dla tak zwanej trudnej młodzieży. Natomiast pod koniec lat 30. był tutaj rewir policyjny dla tej części miasta Gdańska. Znajdowały się areszty, a w czasie II wojny światowej znajdowała się także siedziba NSDAP, Partii Narodowo-Socjalistycznej. Jeszcze słów kilka w ogóle o nazewnictwie w tej części Siedlec. O ulicy Kościelnej już powiedziałem, natomiast znajdują się tutaj trzy równoległe uliczki. Pierwsza, ulica Malczewskiego, o której już też co nieco powiedziałem. Druga, ulica Ogińskiego. No i trzecia, ta, przy której też się znajdujemy w tej chwili, czyli ulica Szara. Dzisiaj te nazwy nijak mają się ze sobą, no ale nie zawsze tak było. Do 1945 roku ulica Malczewskiego, z krótkim epizodem na czas, kiedy to naziści rządzili w Gdańsku i przemianowali ją na część jednego ze swoich bojówkarzy, ulica Malczewskiego nosiła nazwę Oberstrasse, czyli ulicy Górnej. Ulica Ogińskiego nazywała się Mittelstrasse, czyli ulica Średnia. Natomiast ulica Szara nazywała się Unterstrasse, czyli ulica Dolna. Miało to sens, no dzisiaj mamy ulicę Malczewskiego, Ogińskiego, to jeszcze można jako tako ze sobą pożenić, natomiast ulica Szara już do tego ma się nijak. Również ulica Skrajna, która znajduje się nieco dalej, w swojej nazwie w żaden sposób nie odnosi się do jakże bogatej historii tego miejsca, no bo ta część Siedlec, gdzie my się teraz znajdujemy, do Siedlec przynależy stosunkowo od niedawna, dopiero od 1874 roku. Dawniej to była zupełnie osobna część administracyjna, w ogóle nie należąca do Gdańska, do wspomnianego przeze mnie 1874 roku. To było tak zwane Schellingsfelde, a ulica Skrajna była Schellingsfelde Strasse. Pole Schellinga, co wiązało się z osobą właściciela tych ziem, niejakim Arendem von der Schellinge, który w XVI wieku posiadał między innymi właśnie te tereny w okolicy Gdańska. Z jego osobą związana jest dosyć ciekawa historyjka, która łączy się także z polskim astronomem Mikołajem Kopernikiem. Otóż członkiem rodziny wspomnianego von der Schellinge była niejaka Anna Kruger, która to po śmierci von der Schellinge wyjechała do Fromborka. I tam krążyły różne historie na temat zażyłości wspomnianej Anny Kruger z naszym polskim astronomem Mikołajem Kopernikiem. Dość powiedzieć, że były one no, na tyle głośne, owe zażyłości, miały być głośne owe zażyłości, że miał interweniować sam biskup Jan Dantyszek. A dlaczego tak było? No bo Kruger i Kopernik to była rodzina.
Więc tutaj różne są domniemania, co tam między innymi mogło między nimi zajść. No ale to tak w ramach ciekawostki związanej z tym, że jakby Mikołaj Kopernik również ma swój związek z tą częścią Siedlec. Przejdziemy kawałeczek dalej. Szanowni Państwo, zbliżamy się pomału ku końcowi. Przekroczyłem już 1,5 godziny, zatem jeszcze 2 punkty i kończymy naszą dzisiejszą wędrówkę. No ale zanim, tak. Znajdujemy się w miejscu przy tak zwanej Starej Kartuskiej, przy budynku uważanym powszechnie za najstarszy budynek na Siedlcach. Ten oto budyneczek ma pochodzić z XVIII wieku. Jego historia ma łączyć się z rodem niejakich Schopenhauerów, którzy to skoligaceni z rodziną tak zwanych Trossinierów mieli tutaj bywać w XVIII wieku, w tym sam wybitny, znany niemiecki myśliciel Arthur Schopenhauer. Oto taka ciekawostka dotycząca rzekomo najstarszego budynku na Siedlcach, wpisanego zresztą w rejestr zabytków właśnie pod tym hasłem jako najstarszy XVIII-wieczny budynek na Siedlcach. Trzeba się cieszyć, że on się zachował, że przetrwał tą hekatombę II wojny światowej w przeciwieństwie do wielu innych budynków na Siedlcach. Natomiast z II wojną światową wiąże się inna budowla znajdująca się w tym miejscu. Jej co prawda dokładnie teraz nie widać, ale w tą skarpę wkopany jest zagadkowy tunel. Najprawdopodobniej jest to schron przeciwlotniczy, być może także swego rodzaju magazyn dla artylerii, no bo przecież okoliczne wzgórza wspaniale nadają się do obrony, do rozmieszczenia tam różnego rodzaju artylerii, różnego rodzaju broni przeciwlotniczej i nie tylko. Co zresztą, jak wiadomo, z różnych relacji i źródeł, Niemcy w marcu 1945 roku, gdy tutaj front się przetaczał, wykorzystywali. Dzisiaj ten tunel jest niedostępny, jest zamurowany, tylko niewielki jego początkowy fragment jest dostępny, co tylko jakby potęguje różnego rodzaju domysły, zagadki wobec braku znajomości źródeł dotyczących tego miejsca. Niestety one się nie zachowały, żadne archiwalia, które mogłyby w sposób jednoznaczny poświadczyć, czym był ten tunel, czym był ten obiekt. Co jest pewne? Pewne jest to, że powstał około 1943 roku i pełnił funkcje militarne. Natomiast wszystkie inne teorie dotyczące jego przeznaczenia, a także historie, legendy związane jakoby łączył się z terenami m.in. w Gdańsku, Wrzeszczu, no póki co można włożyć tylko i wyłącznie między palce, no bo nic nie jest sprawdzone, nic nie jest pewne. Zresztą no też nie jest to tak mała odległość, żeby to mogło być faktycznie rzeczywiste, że ten tunel miał aż tak długi przebieg. Raczej skłaniałbym się ku tej wersji, że to faktycznie był swego rodzaju schron, magazyn artyleryjski, który miał wspomóc Niemców w ostatniej fazie walk obronnych tutaj o Gdańsk. Z jeszcze kilku ciekawostek związanych z tym miejscem, no to na pewno jeden z najstarszych, znajdujących się nie tylko na Siedlcach, ale i w całym Gdańsku słupów tramwajowych podtrzymujących dawniej trakcję. Kiedyś tramwaj biegł przecież po Starej Kartuskiej, o czym już wspominałem. Ten słup znajduje się w tamtym miejscu. Na tych budyneczkach, które się znajdują, może nie na tych tutaj baraczkach, ale przynajmniej na tej kamienicy, która jest tam, zachowały się także haki tramwajowe, które również podtrzymywały trakcję, tak zwane rozetki. Drodzy Państwo, mamy tutaj na fasadzie tego budyneczku praktycznie w całości, poza niewielkim fragmentem, zachowanego kogucika. No ale żadne zosie tutaj nie mieściło, tylko mieściła się tutaj karczma pamiętająca czasy XVIII wieku. Rzecz jasna w zupełnie innym budynku, no ale jakby na pamiątkę tego faktu ten kogucik się tutaj znajduje. No bo sama karczma nazywała się pod czerwonym kogucikiem, Zum Rothansiengang. Podobnie zresztą jak ta uliczka, która znajduje się tuż obok, dzisiejsza ulica Goszczyńskiego, ona także nosiła tą nazwę. Jest to przykład jakby nawiązania do historii tego miejsca, który się zachował i bardzo dobrze, że się zachował. Miejmy nadzieję, że zachowa się także dla przyszłych pokoleń, że zarówno sama kamienica, jak i ów kogucik będą no, radować oczy zarówno mieszkańców, jak i odwiedzających tą część dzielnicy i część całego zresztą Gdańska. Nie chcę, ale zakończę taką jeszcze jedną ciekawostką związaną z tym miejscem. Mniej więcej w tej kamienicy przed II wojną światową
mieszkał, żył niejaki Józef Tusk, czyli dziadek Donalda Tuska. Ja oczywiście nie będę tutaj wchodził w żadne jakieś spory, dyskusje i tak dalej, ja tylko powiem, że on tutaj żył, urodził się, mieszkał. I co jest jakby pewne, co jest 100% potwierdzone przez różne źródła historyczne, to to, że był aktywnym działaczem polskim w wolnym mieście Gdańsku. I na tym zakończę. Dziękuję Państwu bardzo.